Witam Państwa, nazywam się Michał Nędzyński, jestem produkt ekspertem z Rzeszowa. Pokażę Państwu, jak korzystać z Android Car Auto lub Apple CarPlay na podstawie nowego systemu NTG7 w Mercedesie klasy EQS. Pierwsza rzecz, jaka musi zostać wykonana, to przede wszystkim połączenie samochodu z telefonem poprzez Bluetooth. Gdy już jesteśmy połączeni, przechodzimy na ostatnią sekcję, w której mamy sekcję smartfonu i integracji. Tutaj naciskamy Android Car Auto. Analogicznie sytuacja wygląda w systemie Apple. Teraz jesteśmy w stanie korzystać z szeregu funkcji, które daje nam Apple CarPlay lub Android Car Auto. Pozdrawiam i do zobaczenia.